Reset Obywatelski. Dobry wieczór Państwu. To jest Polityczna Mafia, kolejny odcinek na kanale Reset Obywatelski. Dziękuję bardzo Annie z Brukseli, która jest dzisiejszą producentką naszego programu. Bardzo dziękujemy za Wasze wpłaty. Mam nadzieję, że jakoś tę zimę przetrwamy, ale żeby Państwu było bardziej gorąco, warto zainwestować i wejść chociażby na nasz Patronite, żeby zapewnić jeszcze więcej gorących tematów. A dzisiaj znów będziemy rozmawiali o tym, co się w Polsce dzieje, ale dziś nieco inaczej, bo spojrzymy na to, w jaki sposób konstruuje się mechanizmy wyprowadzania pieniędzy z rozmaitych spółek. Moim gościem będzie ktoś, kto na tej tematyce zjadł zęby i nie chodzi wcale o człowieka, który jest jakkolwiek politycznie zaangażowany, tylko o wybitnej klasy eksperta, autora książek, ale przede wszystkim człowieka z już chyba 20-letnim doświadczeniem przeszło, który zajmuje się bardzo specyficzną dziedziną, czyli tak zwanymi audytami śledczymi. O tym, czym te audyty są i jak duży popyt na takie audyty może się pojawić już jesienią, będziemy rozmawiać już za chwilę. Widzę, że mój gość jest na naszym zapleczu, więc pora, żeby do nas zawitał. Dobry wieczór, panie Wojtku. Dobry wieczór. Witam wszystkich. Dziękuję bardzo, że znalazł pan czas. Wiem, że zagoniony pan jest bardzo, ale chciałem zacząć trochę od końca. Kiedy wydawał pan swoją książkę, Jak uniknąć ryzyka nadużyć, wszystkim państwu serdecznie polecam, zresztą będę też o tym mówił, co produkował i co pisał Wojciech Dudziński później, żeby nie pokraśniał, o dokładnie, żeby nie pokraśniał nam za bardzo, ale mocą całego swojego autorytetu chciałem państwu powiedzieć, że to jeden z najwybitniejszych speców od wykrywania różnych machloj. I nie tylko w spółkach skarbowych. Dziękuję za dobre słowo. To zero przesady, w zasadzie się wstrzymuję. To, co chciałem Państwu uświadomić, to to, że nasz dzisiejszy gość pracował nie tylko dla wielkich spółek Skarbu Państwa, wykonując audyty, ale też dla przedsiębiorców prywatnych. Wykonywał rozmaite zlecenia i dzięki temu stworzył obraz pewnych schematów przestępczych, które pasują do takich ludzi jak ten pan. Jak widzicie, on ma biały kołnierzyk. I to nie jest przypadek, bo dzisiaj będziemy rozmawiali o takich pseudomafijnych, wewnętrznych w poszczególnych przedsiębiorcach grupach, które z przedsiębiorstw tworzą sobie jadłodajnie, bym powiedział, i za pomocą rozmaitych trików i forteli, mniej i bardziej wyrafinowanych, wyprowadzają pieniądze, za co później, drodzy Państwo, płacą, a przynajmniej powinni płacić ci, którzy odpowiadają za działalność swoich pracowników, czyli członkowie zarządów, prezesi, wiceprezesi i tak dalej. Panie Wojtku, chciałem spytać na początku, czy wśród polskich menadżerów na przestrzeni lat, z którymi pan współpracował, istnieje w ogóle świadomość tego, takich schematów wyprowadzania pieniędzy? Znaczy, z wiedzą o nadużyciach gospodarczych, powiedzmy, i o tych schematach, o których pan redaktor mówi, jest różnie. Ta wiedza się, że tak powiem, poprawia, tak? Sytuacja się poprawia, ludzie się uczą, bo jednak no, nadużycia gospodarcze czy nadużycia białych kołnierzyków no, stały się takim jednym z większych, z bardziej poważnych nadużyć. To ta przestępczość lat 90., czyli powiedzmy mafii i tego typu rzeczy, jednak to się jakby trochę zmniejsza, no bo i też odpowiedzialność karna jest dużo poważniejsza, łatwiej jest udowodnić te rzeczy. Natomiast cała tematyka i problematyka związana z nadużyciami polega na tym, że ciężko jest potem udowodnić takie nadużycia. Ciężko jest przełożyć to na język procesowy, dlatego że
w sprawach gospodarczych jest bardzo wiele możliwości tłumaczeń, legalizacji pewnych transakcji, tak? Tłumaczenia się, że to jest normalna transakcja, no zrobiliśmy pożyczkę, tak? Daliśmy pożyczkę, a że nie została zwrócona, ale to jest transakcja gospodarcza, tak? Więc łatwo jest znaleźć sobie jakieś wytłumaczenie i potem tego tłumaczenia trzymać się w sądzie i liczyć na to, że sąd nie zrozumie tej transakcji gospodarczej, czy nie będzie rozumiał, na czym to polegało, tak? No i rzeczywiście wiele takich przypadków uchodzi płazem, aczkolwiek no, ta wiedza się, jak mówię, poprawia wśród uczestników obrotu gospodarczego i również sędziów, tak? Więc to na pewno ta sprawa będzie coraz ostrzej traktowana. No w dużej mierze się poprawia dzięki takim książkom jak pana i dzięki pana działalności. No, ja kilka z audytów, które pan robił, widziałem, bo pracował pan też dla spółek Skarbu Państwa. Wszystkim państwu chciałem jasno powiedzieć, że nasz dzisiejszy gość jest absolutnie apolityczny, prowadzi własną działalność, ale pracował w różnych sektorach i powiem szczerze, Wojciech Dudziński zwrócił moją uwagę na niego, kiedy wybuchła afera respiratorowa, bo okazało się, o czym mało kto wie, a warto o tym przypominać, że na początku rządów PiS-u, kiedy był jeszcze taki zapał do wyczyszczenia różnych starych układów, a każda władza prędzej czy później dorabia się jakichś układów, no to skorzystali z możliwości przejrzenia kilku firm zbrojeniowych przez najlepszego eksperta. Za takiego też mieli Wojciecha Dudzińskiego i Wojciech Dudziński wykrył pewne nieprawidłowości w firmie Nitrochem, w której to pojawił się nie kto inny jak świętej pamięci pan Andrzej Izdebski. Dlaczego? Tak, ja tu chciałem tylko przerwać i jedną rzecz dodać, że jakby ta sprawa, tutaj niczego nie ujawniamy, no bo oczywiście tak, jako audytor wiadomo, że obowiązuje mnie tajemnica, natomiast ta sprawa została już ujawniona, ten audyt był prezentowany na Komisji Obrony Narodowej, także wszystkie te szczegóły, tak, w Sejmie, więc wszystkie te szczegóły jakby są jawne, tak? Tak, i tam też, drodzy Państwo, co ciekawe, choć nie najważniejsze, występował też razem z panem Wojciechem były wiceminister obrony narodowej Bartosz Kownacki, który też w swoich kompetencjach miał nadzór nad tą zbrojeniówką. I pamiętajmy o jednej rzeczy. Mamy rok 2016-17, z tego co pamiętam, proszę mnie poprawić. I co się okazało po pana audycie i jaką działalność Andrzeja Izdebskiego pan zaobserwował? Pojawi się tam, zrobimy mały spoiler, nawet wątek albański. Tak, no to tak jak mówię, ja już prezentowałem tą sprawę na Komisji Obrony Narodowej, można sobie to obejrzeć, jest film z tego na stronach Sejmu. No i oczywiście działalność pana Izdebskiego, już oficjalnie powiedzmy nieżyjącego, była taka sama jak później ta sytuacja z respiratorami, to znaczy on obiecał zakup dużej ilości trotylu dla polskiej spółki, czyli dla zbrojeniowej, czyli dla Nitrochemu, wziął pieniądze, a trotylu jakby nie dostarczył, więc to jest dokładnie ten sam trik, który później wystąpił w przypadku respiratorów. Trik to ładnie powiedziane, bo respiratory były... Żeby jedną rzecz dodać, tam oczywiście i taka była metoda zastosowana, że najpierw jakaś kwota poszła, jakaś bardzo mała ilość została, czyli to jest tak zwane uwiarygadnianie się, tak? No i potem już poszła zaliczka 100%, no i ta duża kwota i ten trotl już jakby nie przypłynął, tak? I w ten sposób spółka no, straciła kilka milionów złotych. Więc tak? Na pewno wielu z Państwa zadaje sobie teraz pytanie, jak to jest możliwe, że człowiek, który wcześniej zrobił taki sam numer, po kilku latach zrobił numer jeszcze na większą skalę, dokładnie no, toczka w toczkę przypominający ten wątek, aczkolwiek też już na podstawie
nieco poluzowanych procedur związanych z COVID-em. Takie poluzowywanie procedur i duża, jakby to ładnie ująć, dowolność w pracach prokuratury, dowolność polegająca na tym, że niespecjalnie chyba dużo przez te ostatnie 8 lat było głośnych spraw w sprawach tych menadżerów, którzy byli nominatami PiS-u. Ale sam pan mówił o tym, że kiedy pisał pan książkę, to sporo takich zatrzymań poprzedników było. I chciałem spytać, czy to były rzeczywiście poważne sprawy, bo a może jest tak, że w zasadzie, jeżeli mamy złą wolę, to możemy postawić zarzuty każdemu menadżerowi, bo trudno się jest w różnych machinacjach podwładnych połapać. Tak, no to znaczy przepisy prawa tak są skonstruowane w kodeksu karnego, że rzeczywiście zostawiają dosyć duży zakres ocenny, tak, oceny po prostu danych zachowań, bo głównym takim przepisem kodeksu karnego, który penalizuje kwestie nadużyć wyprowadzania pieniędzy ze spółek, to jest artykuł 296 kodeksu karnego, który mówi, że jeżeli zarząd, powiedzmy osoba zarządzająca nie dopełni obowiązków albo przekroczy uprawnienia i doprowadzi w ten sposób do szkody, wówczas podlega karze, tak? Może to zrobić nieumyślnie, wtedy kara jest mniejsza, ale może zrobić umyślnie, wtedy kara jest dużo większa. I teraz co to znaczy niedopełnienie obowiązków, prawda? No, pojawia się szkoda, tak? Jakaś, nie? Podpisaliśmy jakąś umowę, okazuje się, że ta umowa, nie wiem, za tą umową się okazuje, że to jakieś oszustwo było, ktoś był podstawiony. No i teraz czy jako zarząd dopełniliśmy starań, czy nie dopełniliśmy tych starań, tak? Szkoda jest. Kto za to odpowiada? I tutaj, no powiedzmy sobie szczerze, to wszystko zależy od oceny sędziego i prokuratora, tak? Jak on do tego podejdzie. Więc to jest dosyć duży zakres i ja szczerze powiem, że ja się dziwię, czasami się dziwię, wielu takim odważnym zarządom, tak? Zwłaszcza w spółkach państwowych. Są takie odważne zarządy i podpisują jakieś umowy i można się zastanowić, czy oni się nie obawiają ryzyka, czyli oni mają świadomość tego, jak te przepisy karne w Polsce są jak są określone, tak? Bo no, czasami można usłyszeć o jakichś transakcjach, które załóżmy zarząd państwowej spółki robi w jakimś innym celu, ale nie w celu tworzenia zysku tej spółki, czy przysparzania jej majątku. No i jeżeli się takie transakcje podejmuje, które de facto są kosztem dla spółki, ale nie są związane z jej przychodem, to od razu można sobie postawić pytanie, po co była ta transakcja, tak? Jeżeli ona jest, nie przynosi nam żadnego dochodu, nie ma na celu zwiększenia wartości tej spółki, ale ma jakiś inny cel, no to zaraz ktoś może powiedzieć, no zarząd przekroczył uprawnienia i doprowadził do szkody, tak? No bo podjął jakąś transakcję, podpisał jakąś umowę, która nic nie daje tej spółce przecież, a tworzy jej tylko koszty. Więc tutaj naprawdę trzeba mieć świadomość tych przepisów i rzeczywiście dochowywać należy tych starań tak, żeby potem nie odpowiadać z tego przepisu. Oczywiście kolejnym przepisem jest sytuacja jeszcze bardziej, bym powiedział, obarczona jeszcze większym ryzykiem, to znaczy dla zarządzających, to znaczy sytuacja, w której zarządzający doprowadzi do tej szkody, ale tej szkody nie trzeba wtedy udowadniać, tylko że szkoda zgodnie z przepisem mogła wystąpić, a zarządzający uzyskał z takiej transakcji, gdzie ta szkoda mogła wystąpić, jakąś korzyść majątkową, która jest bardzo szeroko rozumiana. Wówczas taką sytuację jeszcze łatwiej jest przed sądem jakby udowodnić, czy przełożyć to na język procesowy. W związku z powyższym, no, bycie w zarządzie to nie jest sytuacja taka, że można sobie podpisać, co się chce de facto. No, trzeba mieć wiedzę po prostu, tak? Jeżeli się jest prezesem, tutaj mniej więcej tak samo, jak ktoś jest, nie wiem, architektem. No, nie może każdy być architektem, tak?
Po prostu jeżeli jest się architektem czy inżynierem i się stworzy jakiś projekt, który potem spowoduje, że dom się zawali, czyli wystąpi szkoda, no to potem się odpowiada za to, tak? No niestety. No i tak samo jest z prezesem. No, on musi mieć wiedzę na temat branży, w której występuje, na temat zasad prowadzenia, że tak powiem, biznesu. I nie na przykład takich, że nie dokonuje się pożyczek dla spółek, które nie mają żadnej wiarygodności, bez żadnego zabezpieczenia, przykładowo mówię oczywiście, etc., 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 bo wówczas się będzie za to odpowiadać po prostu, tak? No właśnie, ale po pierwsze mamy do czynienia z taką sytuacją, że mamy... Po pierwsze mamy do czynienia z taką sytuacją w ostatnich latach, że mamy absolutny wysyp polityków w rozmaitych zarządach spółek, spółeczek, nie tylko polityków, ale też bliskich, no powiedzmy bliskie otoczenie polityczne się całkiem nieźle umościło. Wcześniej tego nie było, być może stąd wynika taka... No, taka pewność siebie w podpisywaniu różnych umów. I teraz tak zastanówmy się na chwilę hipotetycznie, dopiero co media opisywały historię pęczniejącego majątku pana Chłopika. Mariusz Chłopik, który był doradcą premiera, był też w agencji w ARP. No, taka szara eminencja. Okazuje się, że zgarnia miliony nie tylko on, ale też jego fundacja, a także jego żona, która dostaje rozmaite zlecenia. Nic nikomu dzisiaj nie zarzucamy, ale jeżeli mamy taką sytuację, że mamy jakąś firmę, która się przejawia nagle, bez specjalnego doświadczenia, w rozmaitych zleceniach kontrolowanych przez polityków tej czy innej frakcji, to w jaki sposób możemy sobie odpowiedzieć tak uczciwie na pytanie, czy w ogóle możemy, czy dana firma jest taką firmą, że tak powiem, z polecenia, która czego by nie zrobiła, to i tak nikt nawet nie pęknie, że coś na przykład nie odpowiada jakości za wysoką cenę, bo to są najczęściej dość wysokie zlecenia. Czy audytor śledczy ma tutaj w ogóle jakieś pole do popisu, jeśli chodzi o rozmaite tego typu umowy? Co może w ogóle robić? Znaczy tak, oczywiście pierwsza kwestia to jest kwestia samych procedur wewnątrz firmy, tak? Czy te procedury zostały wypełnione? Jeżeli w firmie jest procedura, no taka przypominająca ustawę o zamówieniach publicznych, czyli wymuszająca jakieś postępowanie konkurencyjne i nie przeprowadzono takiego postępowania, wybrano z wolnej ręki, tak? Niezgodnie z tymi procedurami, no to już mamy jakby jeden punkt, tak? Czy to jest niezgodne, zachowanie niezgodne z wewnętrzną procedurą. Druga rzecz, niestety kwestia jakby określenia ceny, czy ta cena jest rynkowa, czy nie jest rynkowa, jest to niezwykle problematyczna kwestia. Nie będę się tutaj długo rozwodził, ale to nie jest tak prosto, jak się wszystkim wydaje. To znaczy nie da się tak łatwo określić ceny nawet w takich... że tak powiem, usługach czy produktach, które są jakby jednorodne. To znaczy wszystkim się wydaje, że oczywiście usługi typu doradczego są trudne do wyceny, bo to jest prawda, bo doradztwo często jest związane jakby z nazwiskiem, z firmą. To są rzeczy bardzo specyficzne, które trzeba porównać. To jest trudne do zweryfikowania. Czy na przykład jakieś usługi marketingowe, reklamowe i tak dalej, i tak dalej. Natomiast trudne jest także określenie ceny rzeczy takich wydawałoby się prostych, jak na przykład, nie wiem, stal, węgiel czy coś takiego. Dlaczego tak jest? Bo w handlu trzeba znać tą zasadę. W handlu wszystko opiera się na tak zwanych rabatach, polityce rabatowej. Im więcej kupujesz po prostu przy dłuższych, na przykład mogą sięgać nawet i 30%, ale żadna firma, która sprzedaje, nie ujawnia swoich cenników rabatowych. Po prostu byłaby głupia, gdyby to robiła, tak? Po prostu to jest kwestia jakby negocjacji. I teraz wystarczy kupić coś w dużej ilości po cenie detalicznej albo z bardzo małym rabatem, tak? Przyjdzie audytor i powie, no okej, okay, czy tam jakaś kontrola wewnętrzna, no okej, okay, kupili po cenie, która wynika z cennika detalicznego, tak?
i wszyscy są happy. A prawda jest taka, że to jest nadużycie, bo kupujemy tak dużą ilość, że powinniśmy dostać duży rabat 20%, tak? A tym rabatem strony się dzielą. Więc tak naprawdę audyt jest, tego typu audyt śledczy jest niesamowicie skomplikowaną sprawą, dlatego że w wielu miejscach bez takich jasnych dowodów, czyli na przykład dowodów, które by wynikały z analizy e-maili, jakichś danych z, powiedzmy, z komputera podejrzanej osoby, ciężko jest, zwłaszcza, że często szukamy igły w stogu siana, bo tych transakcji jest bardzo dużo, wskazać, która transakcja jest, może być podejrzana. Co prawda czasami jest to o tyle prostsze, że się pojawia w danych transakcjach klasyczny słup. Powiem, bardzo często w Polsce, to jest taka metoda, bym powiedział, bardzo często stosowana, to jest sytuacja, gdzie jest po prostu pomiędzy kupującego a sprzedającego wstawiony słup, tak? Znaczy, często jest tak, że po prostu sprzedający nie chce dawać łapówek, bo się boi na przykład, tak? Z jakiegoś powodu taka prosta kwestia łapówkowa nie wchodzi tutaj w grę, więc ta osoba, która decyduje o zakupach, tak? Ja decyduję o zakupach, wydaję miliony i coś z tych milionów chcę uszknąć, nie wiadomo. No to wtedy ona podstawia osobę, która jest z nią w jakiś sposób związana, czyli tego słupa, i zakup nie odbywa się bezpośrednio od sprzedawcy, tylko przez podstawioną osobę, która dodaje sobie nienależną marżę. I te marże często sięgają 100%, 200% itd., itd. Oczywiście ta marża nienależna podstawionego podmiotu jest potem dzielona w oczywisty sposób, tak? I to jest taki klasyczny, bardzo często występujący schemat. To jest o tyle prostsze do wykrycia, że badając dane z systemów informatycznych, my mamy nawet taki algorytm jakby przygotowany, który to automatycznie wyrzuca, można na przykład po numerach faktur, tak, ich kolejności, wykryć taki przypadek. Czyli jeżeli znajdujemy nagle dostawcę w systemie, którego numeracja faktur jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, to znaczy, że on wystawia faktury tylko do jednej firmy. No to nie jest jakby, to jest od razu podejrzane z punktu widzenia biznesowej, no bo co to jest za firma, która ma tylko jednego klienta, tak? I to jest tak zwany red flag, czyli taka sytuacja podejrzana, gdzie potem jakby wyrzuca nam system to i wtedy badamy, tak, co to jest za firma, dlaczego ona jest tym pośrednikiem, jakie są związki tej, powiedzmy, właścicieli tego słupa z osobą decydującą o zakupach w firmie, etc., 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 tak? Więc generalnie no, proces audytu śledczego jest dosyć skomplikowany i jeżeli ktoś naprawdę jest sprytny, no to potrafi zalegalizować tak transakcję, czy stworzyć takie pozory danej transakcji, które skutecznie uniemożliwią ściganie tej osoby lub tak zamydli jakby całą historię, że przełożenie tego na język procesowy będzie niezwykle trudne. No właśnie, ale na przykład, bo tutaj rozmawialiśmy, to jest, wróćmy na chwilę do tych czerwonych flag. Na przykład mamy taką sytuację bardzo ciekawą, gdyby pan mógł ją ocenić, czy w ogóle tutaj audytor miałby cokolwiek do zrobienia. Ja często zwracam uwagę na to, czego nauczyłem się od pana, że jest taka grupa, są grupy wydatków, które są wyjątkowo no, wdzięcznymi grupami do tego, żeby tam sobie jakieś większe środki niż rynek by wskazywał zarobić. I takimi grupami, proszę mnie poprawiać, jeśli coś przekręcam, ale między innymi wspomniał pan o usługach doradczych, wspomniał pan tak o wydatkach na marketing. Ja pamiętam, że kiedyś pan zwracał uwagę, że bardzo wygodnym są też do wyciągania pieniędzy tego typu usługi, jak usługi sprzątające i tak dalej. Tak, ale teraz patrzę na te wydatki marketingowe. No, nie jest żadną tajemnicą, że spółki Skarbu Państwa gremialnie zasilają milionami sprzyjające im tytuły. Nie ma co już tam wymieniać konkretnych. I pytanie jest takie, znaczy gro tych pieniędzy idzie do tytułów, które bynajmniej nie cieszą się jakąś olbrzymią popularnością.
każdej spółce, wydawać by się mogło, powinno zależeć na tym, oczywiście, żeby budować swój wizerunek w poszczególnych segmentach społeczeństwa, to jest oczywiste, no ale nie mówimy o prasie branżowej, tylko mówimy o konkretnych tytułach, które po prostu bezkrytycznie wspierają daną ekipę. Czy... No i oczywiście jednocześnie mamy zahamowanie pieniędzy do tych tytułów i tych mediów, które nie sprzyjają. Czy na przykład, patrząc, jeżeli dana firma decyduje się wydać 1 000 000 złotych na reklamę w tytule i konsekwentnie to robi, w tytule, który ma 10-15 tysięcy, a lekceważy sobie zupełnie tytuły, nie mówię o jakichś tam ekstremach, nie wiem, hustlerach i tak dalej, ale mówię o regularnej prasie, tak zwanej opiniotwórczej, która zupełnie nie dostaje żadnych reklam, żadnych zleceń, mimo że ma nakład 10 razy większy, to czy to może narażać takie zarządy spółek na zarzut niegospodarności, czy to jest zbyt abstrakcyjna sytuacja? Ja oczywiście nie mówimy o konkretnej ani spółce, ani firmie, tylko o takim zjawisku, o którym no, media piszą w zasadzie codziennie. Czasy powiedzieć jedną rzecz, tak od razu jakby szczerze rozmawiając, to audytor śledczy, analizując pewne transakcje, no zawsze szuka jednak takich transakcji, które będą łatwiejsze, jakby jeżeli już powiedzmy pisze raport i są jakieś nieprawidłowości, no to przede wszystkim najpierw będzie opisywał rzeczy, które są no takie bardziej oczywiste jakby, tak? Sytuacja, w której dokonuje się wyboru i moim zdaniem, tak, wybiera się akurat tego wydawcę, a nie innego wydawcę, no jest dosyć łatwa do tłumaczenia się po prostu, tak? Bo zawsze może powiedzieć powiedzmy zarząd, że no on uważa, że z jakichś tam powodów biznesowych, że tak powiem, grupa docelowa, no to są takie osoby, które czytają taki periodyk czy inny periodyk. To jest jakaś tam polityka firmy. Oczywiście można byłoby wchodzić w takie analizy i jakby próby udowadniania, czy właśnie analizy odpowiednie zostały przeprowadzone, tak? Właśnie grupy docelowe, etc., etc., i czy to jest ekwiwalentne po prostu. Natomiast to jest jakby podchodzi pod kwestię bardziej ryzyka biznesowego. No, też nie może być tak, że każde ryzyko biznesowe będzie penalizowane, bo wtedy nikt by nic nie zrobił, tak? Więc tutaj, ja szczerze mówiąc, ciężko byłoby moim zdaniem gdzieś próbować coś tam w sądzie jakby udowadniać, tak? Nawet jeżeli taka hipotetycznie sytuacja występuje. Mi się wydaje, że łatwiej jest i trzeba takich, jeżeli się jest audytorem, szuka takich transakcji, gdzie właśnie to, co mówiłem wcześniej, występują takie charakterystyczne, że tak powiem, schematy, czy charakterystyczne zużycia, o tak bym to określił. Czyli tak na przykład, jeżeli w przestępczości takiej kryminalnej mamy na przykład odcisk palca, no i to wiadomo, odcisk palca jest dowodem, że ta osoba no, była na miejscu przestępstwa, czy dotykała przedmiotu przestępstwa i tak dalej, i tak dalej. I ten dowód no, jest dowodem, który często decyduje o winie, czy o skazaniu przestępcy, tak, późniejszego. Tutaj takim na przykład przypadkiem jest właśnie ten słup, znaczy wykorzystanie słupa, czyli wykorzystanie firmy czy podmiotu bez żadnego celu ekonomicznego jest takim właśnie charakterystycznym odciskiem palca. I to od razu jakby taki przypadek ułatwia przełożenie tego na język procesowy. Natomiast no, jest wiele takich transakcji, gdzie ciężko będzie dokonać, czyli jakby udowodnić szkodę, bo to jakby klucz sprawy zawsze udowodnić. I teraz, jeżeli mówimy o sytuacji, że ktoś taki, ciężko będzie tutaj udowodnić szkodę po prostu, tak? W sposób wiarygodny. Bo co innego byłoby, gdyby się okazało, że człowiek wybrał ten periodyk, czy zarząd i jednocześnie gdzieś uzyskał od tego periodyku jakąś korzyść w postaci no, najróżniejszej. Wówczas
sytuacja byłaby zgoła inna, bo wtedy można byłoby powiedzieć, że on uzyskał korzyść majątkową, wybrał ten periodyk, co mogło doprowadzić do szkody, a tej szkody nie musimy tu udowadniać. W związku z tym wtedy, owszem, ta sprawa podlegałaby i mogłaby podlegać jakby no, penalizacji, że tak powiem, tak? Mhm. Ale ostatnio na przykład głośne nazwisko, trudno o nim nie wspomnieć, Daniel Obajtek na celowniku mediów TVN24 ujawniał zapisy umowy, która była bazą do fuzji Lotosu i Orlenu. I nagle, po pierwsze, cały zarząd nabrał wody w usta. Była drobna zmiana w Radzie Nadzorczej, pani Janina Gost się pojawiła. Zobaczymy, czy będzie taką nemezis dla Daniela Obajtka, jak przejrzy wszystkie jego umowy, bo będzie miał do tego prawo. Ale zaraz potem media poinformowały, że po cichu gdzieś na wiosnę przeszła taka zmiana w kodeksie spółek handlowych, która może pozwolić nie tylko Danielowi Obajtkowi, który jest przykładem ekstremalnym, ale większości członkom zarządów, może pomóc uniknąć odpowiedzialności za różne tego typu kontrowersyjne umowy, wydatki czy operacje. I chciałem wrócić do tej kwestii ryzyka biznesowego i kwestii zmiany tego przepisu. Pan wie, o którym przepisie tak, mówię, to prawda? Jest, jeżeli chodzi o spółki z o.o., to jest artykuł 293 Kodeksu Spółek Handlowych, który to przepis... jakby we wcześniejszej swojej wersji jakby mówił też właśnie o sytuacji, gdzie zarząd doprowadza do szkody i jest to jakby z winy tego zarządu, czyli jakby nie, zarząd nie dołożył należytych starań i w związku z tym doszło do szkody. Dodano taki punkt, w którym jakby zarząd nie ponosi, czy członek rad nadzorczej, bo to też tam ich to obowiązuje, nie ponosi taki członek zarządu czy rad nadzorczej odpowiedzialności w sytuacji, kiedy no ta należyta staranność, powiedzmy, została dochowana w tym sensie, że członek zarządu miał jakieś analizy, powiedzmy, czyli coś zrobił, dokonał analiz, czy zlecił wykonanie analiz i na podstawie tych analiz działał, tak? To wtedy ta odpowiedzialność będzie zgodnie z tym nowym przepisem wyłączona. Natomiast... No i rzeczywiście no, będzie wyłączona, bo to się wydaje, że to jest tak zwana, pozwolę sobie na mocny kolokwializm, dupokrytka, czyli że tak przynajmniej przedstawiali to koledzy z TVN-u, że wystarczy, że Daniel Obajtek wyciągnie jakąś analizę, no i okaże się, że... miał prawo tak pomyśleć, nie wiem, wyciągnie audyt Ernst & Young, czy nie wiem, kogoś z tej wielkiej piątki i będzie wszystko okej. Tak jest, czy tak nie jest, czy coś tutaj są jakieś odcienie szarości, czy rzeczywiście Daniel Obajtek może spać spokojnie? Czy ja powiem tak. Daniel Obajtek jest przysłowiowy, bo jednak tak, jest ekstremalnym przykładem. Ja chcę powiedzieć jedną rzecz. Według mnie to jest kwestia, to będzie oceniał sąd. To będzie oceniał sąd. I no, jakby mamy też artykuł cały czas 296 kodeksu karnego i kwestia tego, czy się dopełniło obowiązku, czy się go nie dopełniło, czy się dołożyło należytych starań, czy się go nie dołożyło, to nie będzie moim zdaniem, i to oczywiście to będzie zależało od sądu, zwalniało to, że będziemy mieli jakiekolwiek analizy. Bo zasada jest taka, zawsze zarząd odpowiada za jakby no za swoje działanie i za to, co się dzieje ze spółką. To zarząd jest odpowiedzialny. Jeżeli mamy taką sytuację, że zarząd podejmuje transakcję, która kończy się poważną szkodą, ta szkoda jest możliwa do określenia, a dokonał tej transakcji, powiedzmy, która skończyła się szkodą na podstawie wątpliwych analiz, czyli mamy dużą transakcję, a został wybrany do przeprowadzenia wyceny czy jakiejkolwiek analizy jakiś mało znany, niewiarygodny rzeczoznawca. To według mnie coś takiego nie może chronić zarząd, tak?
bo to jest jakby kwestia intencji przepisu. Sam intencja przepisu jest w pewnym sensie słuszna, żeby ograniczyć troszeczkę no to tą kwestię tego, bo jeżeli mamy sytuację taką, że ktoś, będąc w zarządzie, chce podjąć jakąś transakcję. Wiadomo, że każda transakcja jest obarczona ryzykiem gospodarczym. Ja nie wiem, podejmując tą transakcję, czy ona skończy się korzyścią dla spółki, często tak jest, czy się skończy niekorzyścią, tak? Podejmujemy jakąś inwestycję i nie wiemy, czy będzie zwrot z tej inwestycji, czy nie. Każdy biznesmen się z tym styka. I teraz, gdyby było tak, że za każdą transakcję, która się skończyła szkodą dla spółki, będziemy odpowiadali jako zarząd, to w oczywisty sposób żaden zarząd nie chciałby żadnych inwestycji robić, bo by bał się odpowiedzialności karnej. Ale jeżeli ten zarząd podjął działania, dopełnił należytych starań, czyli rzeczywiście wziął firmy, które na przykład dokonały oceny, wyceny, załóżmy, jakiegoś tam aktywa, ale są to poważne firmy, zarząd poprosił o zweryfikowanie rynku, na przykład firm, które dokonują tych wycen. Wybrał firmę wiarygodną, która ma, powiedzmy, no szereg jakichś dobrych ocen, rekomendacji. Jest to firma z tak zwanej wielkiej czwórki, jest, nie wiem, Deloitte, Price na przykład, czy jakakolwiek firma, czy moja firma, tak? To wówczas rzeczywiście no trudno będzie takiemu zarządowi zarzucić no niedołożenie tych należytych starań. Ale jeżeli byłaby taka sytuacja, że ktoś wykorzystuje ten przepis, czyli wziął sobie jakąś firmę albo jakiegoś człowieka, który jest ogólnie rzecz biorąc nieznany, nie ma żadnych rekomendacji i ten człowiek mu cokolwiek tam napisał, jakąkolwiek wycenę, no to moim zdaniem to nie będzie chronić takiego zarządu, bo to nawet wynika z innego przepisu, z artykułu 296 Kodeksu Karnego, niedopełnienie obowiązków. No zarząd ma obowiązek chronić spółkę, chronić majątek spółki i musi wybrać takich doradców, zweryfikować ich, którzy mu doradzą w sposób prawidłowy, tak? Panie Danielu i panowie Danielowie rozmaici, bo oczywiście mówimy tutaj przykładami, nie możecie spać spokojnie, ale tak gwoli ścisłości. To jest program Polityczna Mafia, w którym pokazuje, że rozmaite mafijne układy zaczęły się tak naprawdę tworzyć już wcześniej. Mało tego, moją tezą jest to, że te rozmaite układy mafijne, w związku z tym, że politycy PiS-u mieli dość krótką ławkę i na pewno nie mieli takich ekspertów jak nasz dzisiejszy gość i podobnych, no to te rozmaite grupy kombinatorów przyczepiły się do PiS-u, mają się jeszcze lepiej niż się miały. I tutaj chciałem przypomnieć jedną taką historię, którą kiedyś opisywała Rzeczpospolita, jeśli chodzi o tego typu kuglowanie w prawie i to też w kodeksie spółek handlowych. Nie wiem, czy pan pamięta, był taki przykład artykułu 585, o którym mówiło się Lex Krause, bo to był artykuł, który pojawił się wtedy, kiedy zaczęły się problemy firmy znanego kiedyś bardzo miliardera Ryszarda Krause, Procom Investment, i nagle okazało się, że najpierw miała być zmiana artykułu 585, którą zgłaszał poseł PSL, potem ten artykuł w ogóle zniknął, wprowadzał to jeszcze ostatni minister i prokurator przed zmianami w prokuraturze Krzysztof Kwiatkowski, zostało to nazwane Lex Krause. A może to jest tak, że to się po prostu generalnie zawsze władzy pokusa zwycięża, żeby wprowadzić sobie jakiś projekt, który tak czy inaczej na koniec dnia moglibyśmy nazwać, że to przepis z grupy Lex Bezkarność, mniejsza czy bardziej. Czy tak rzeczywiście było i czy pan widzi jakąś tendencję w ostatnich latach 8 albo 16 albo 20? Znaczy ja bym akurat nie chciał na ten temat tutaj wodzić. Faktem jest, że tu trzeba być bardzo ostrożnym w tworzeniu przepisów penalizujących przedsiębiorców i generalnie zarządy spółek. Trzeba to dobrze wymienić. Mamy kwestię dobrostan spółki, stan finansowy spółki,
ale z drugiej strony no jest kwestia podejmowania decyzji biznesowych, bez których firmy upadną. Te decyzje trzeba podejmować po prostu. Trzeba podejmować nowe inwestycje, trzeba wchodzić na nowe rynki i tutaj zarząd no, ponosi ryzyko i to firma ponosi ryzyko, ale bez tego ryzyka te spółki nie będą istnieć po prostu, upadną wcześniej czy później, bo konkurencja je wyprzedzi. Więc żebyśmy, choć o to nie przegięli w żadną ze stron po prostu, tak? Dlatego... Nie, oczywiście. Co do ogółu to trzeba się zgodzić z tym, że jeżeli zarząd dopełnia należytych starań, to znaczy zrobił co mógł, chciał podjąć jakąś decyzję, no to jest logiczne dosyć, tak? Chciał podjąć jakąś decyzję, uważał, że ta decyzja jest słuszna biznesowo. Ta decyzja miała sens biznesowy, w tym sensie, że w założeniu miała przynieść korzyść, ta korzyść jest jasna i oczywista. Dołożył należytych starań, wynajął prawników z dobrą kancelarię, która zabezpieczała tą transakcję, wynajął firmę, która, nie wiem, znaną firmę, która dokonała wycen, to no trudno będzie wtedy zarzucać takiemu zarządowi, mimo tego, że później powiedzmy ta transakcja się skończyła źle, czy ta inwestycja skończyła źle w tym sensie, że spowodowała szkodę, jednak trudno byłoby wówczas zarządowi, nawet i w starych przepisach, szczerze mówiąc, czyli jak nie było tego punktu dodanego, udowadniać no działanie na szkodę spółki, powiedzmy, tak? To tak jak się to określa. Natomiast no, są oczywiście transakcje, które po prostu się nie bronią w ten sposób, bo są to transakcje, które po pierwsze ciężko udowodnić, że mają jakikolwiek związek z przychodami spółki albo z rozwojem spółki, lub też cena jest rażąco odbiegająca od cen rynkowych. Mówiąc rażąco odbiegająca, mówię o poziomie rzędu 30%, tak? Czyli jeżeli mamy na przykład, powiem o takiej historii krytycznej, kiedyś był taki budynek Uniwersalu, już go nie ma, i ten budynek występował w różnych, że tak powiem, nadużyciach gospodarczych na początku lat 2000, pod koniec lat 90. Ja kiedyś prowadziłem, było dochodzenie słynne, w tym ja uczestniczyłem, dochodzenie związane z PZU Życie i tam występowała osoba Grzegorza Wieczerzaka. I ja sam na własne oczy widziałem dwie wyceny tego samego budynku, tak? I różnica tam była kilkadziesiąt milionów. Po prostu wiadomo, że rzeczoznawcy w Polsce, no nie wszyscy, tak mówiąc bardzo delikatnie, nie wszyscy są uczciwi. I na podstawie różnych wycen, w zależności od tego, co chcemy osiągnąć, no można się dorobić. Klasycznym przykładem jest właśnie przepuszczenie, czyli zakup nieruchomości przez słupa, tak? Kupujemy nieruchomość, spółka mówi, no potrzebujemy nieruchomości, jest nam potrzebna do jakiegoś prowadzenia działalności. I tutaj ten warunek jest spełniony, tak? Rzeczywiście, tak jak było w PZU Życie, tak? Budujemy w szkole, musimy kupić grunt, na którym kupimy jakieś tam warsztaty. Ale ten grunt jest kupiony nie bezpośrednio od sprzedającego, tylko na przykład przez pośrednika, który dorzuca sobie marżę, tak? I można udowodnić, że ten, który dokonywał zakupu tej nieruchomości, wiedział, mógł skontaktować się, bo był kontakt między bezpośrednim kupującym a sprzedającym. To po co jest ten pośrodku pośrednik, który zarabia 100% na tej transakcji, 50 czy ileś tam, tak? W związku z powyższym jest szereg takich oznak, czy właśnie, tak jak powiedziałem, rażąco odbiegająca wycena, więcej niż 30%, gdzie można udowadniać, że ta cała transakcja no była po prostu celowo podjęta, nie w celu budowania wartości spółki, tylko dla innego celu, czyli budowania wartości majątku osoby podejmującej decyzję lub też jakiejś grupy z nim związanej, etc., etc., tak? Żeby był inny cel pozagospodarczy po prostu. Mhm. I wtedy no to jest kwestia dochodzenia po prostu, tak? Jeżeli mamy wycenę i jest jakaś firma wyceniająca, aczkolwiek nie sądzę, żeby duża firma, czy duża, znana firma no wiarygodna, powiedzmy, konsultingowa, podjęła się takiej totalnie skręconej wyceny. To już kiedyś były takie sytuacje, owszem. Dzisiaj jest to trudne i
za dużo ryzykują firmy po prostu audytorskie i one są tak samo jak ja, one są apolityczne. To nikt nie zwraca uwagi, jaka to jest opcja polityczna, bo te opcje się zmieniają, tak? To nikt nie będzie sobie biznesu, wiadomo. My jesteśmy od biznesu, od audytu i nie wnikamy, co jest dzisiaj przez czy master biznesowy, tak? I to jest zdrowa sytuacja. Więc nie wierzę w to, żeby duża firma znana z wielkiej czwórki, czy mająca jakieś tam poważną wiarygodność, szła na skręcenie do tego stopnia transakcji, która jest, powiedzmy, bardzo istotna wartościowo z punktu widzenia Polski, tak? Mhm. Więc wtedy pytanie, kto takiej wyceny dokonał, czy kto takich analiz dokonał, no. I co to jest za firma? Ale tak jak już pan mówił o tych wycenach na przykład, to dużo się mówi między innymi o... jest wielka dyskusja na temat wyceny Lotosu, a dokładnie Rafinerii Gdańskiej, jeśli chodzi o zakup jej przez Saudi Aramco. I tam politycy opozycji zwracają uwagę, że to... To działa na moją wyobraźnię, ale może to nie jest taki czynnik, który powinniśmy brać pod uwagę, że tak realnie to zakup tej spółki może się w ciągu 2, maksymalnie 3 lat zwrócić, więc trudno chyba o lepszą inwestycję. Jak się w ogóle wycenia takie spółki średnie, jeśli chodzi o strukturę zysków? Czy to jest ważny w ogóle parametr? Tak, no to jest kluczowy parametr. Niestety wycena spółki opiera się na pewnej opcji przyszłości, to znaczy zakłada się zyski, które mają się pojawić w przyszłości. I więc innymi słowy podejmuje się pewną analizę, przedstawia się pewne przesłanki, bada się rynek, potencjał tego rynku i powstaje próba projekcji, że tak powiem, zysku i przychodów w kolejnych okresach. Ale generalnie zakłada się, to jest takie założenie oczywiste, że generalnie zakłada się, że no przynajmniej ten, który chce sprzedać, no zakłada, i ten, który chce kupić, no zakłada, że te zyski no nie będą spadać zasadniczo, tylko będą rosnąć. No to, oczywiście, no wiadomo, że są różne przesłanki, ale co do zasady, no każdy zakłada, że spółka nie będzie pod naszym zarządem szła do dołu, tylko będzie szła do góry, tak? Więc projektuje się pewne zyski w jakimś tam okresie i potem no jest, sumuje się te zyski, upraszczając, tak, nie będę wchodził w szczegóły, ale jest sumowane są te przepływy finansowe czy zyski i dyskontowane, czy jakby pomnę o pewną o pewne dyskonto dotyczące ryzyka, tak? No bo jak kupujemy coś, to też ponosimy ryzyko. Moglibyśmy na przykład obligacje kupić i załóżmy mielibyśmy tam ileś procent na obligacjach, w związku z tym, jeżeli kupujemy jakąś tam firmę, no to ryzyko jest większe niż obligacje, więc tą cenę musimy sobie troszeczkę tą cenę zdyskontować, tak? No i generalnie no, trzeba by policzyć, że to jest tak bardzo, bardzo ogólnie rzecz biorąc taka wycena... Mniej czy bardziej to jest jakiś 10-letni zysk. Oczywiście to zależy od branży i tak dalej, ale można przyjąć ogólnie bardzo, że to jest wartość firmy, to jest taki 10-letni zysk, powiedzmy, tak? 10-letni. Naturalnie, tak, 10-letni, tak. No to jest chyba jednak red flag przy tej transakcji by się pojawiła, tak? Ta czerwona flaga. Ja nie wiem, to jest tak. Trzeba by zobaczyć, jaka to jest wycena i jakie przesłanki stały za tą wyceną. Znaczy, dlaczego ktoś podjął taką, a nie inną decyzję? Jaka była przesłanka tego, że ktoś stwierdził, że takie będą zyski w przyszłości, a nie inne, tak? Mhm. Ale to jest wszystko. To nie jest coś takiego, że nie da się tego ustalić. To znaczy, wycena jest robiona według pewnych zasad. Jeżeli ktoś przyjmuje fałszywe przesłanki, no to te przesłanki widać. I tak jak mówię, oczywiście wycena może się różnić, ale jeżeli się różni, powiedzmy, o więcej niż 30-40% jedna od drugiej, to coś jest nie w porządku, tak? Mhm. To znaczy, że... Proszę dokończyć. Więc to można, trzeba mieć taką wycenę, po prostu trzeba mieć do niej dostęp i
po prostu zweryfikować przesłanki, które stoją za tą wyceną, czyli dlaczego przyjęto taki wzrost zysku, a nie inny, z czego się to bierze. No i tyle, tak? To jest wszystko do określenia. To w takim razie popatrzmy nieco w przyszłość. Załóżmy, że zostałem prezesem Orlenu. No i pierwsze, co chcę zrobić, to przejrzeć wszystkie działania poprzedniego zarządu. Zresztą chyba to w ogóle jest pewien standard. To jest chyba standard, prawda? Żeby uniknąć różnych trupów z szafy. Ale to od czego taki pan... To od czego taki człowiek jak pan by zaczynał? Oczywiście zakładamy, że zakres, że przychodzę do pana i mówię panu, wie pan, no ja się tak dopiero wdrażam w tę spółkę, mam nieograniczone środki, wiem, że pan jest najlepszy i gdzie by pan najpierw szukał? Od czego należałoby zaczynać? Z pana doświadczenia zarówno ze spółkami Skarbu Państwa, jak i szerszym pewnie doświadczeniem w spółkach prywatnych. Gdzie należałoby wziąć tę lupę i skierować? Po pierwsze, to ja, że tak powiem, podbiję to, co pan redaktor powiedział, to znaczy to powinien być standard i generalnie wielu członków zarządu tego sprawę, że obejmując stery, lepiej zrobić sobie dla własnego bezpieczeństwa taki audyt otwarcia. Sam bym sobie go zrobił, gdybym był członkiem zarządu państwowej spółki. Bowiem znowu wracamy do artykułu 296 kodeksu karnego. Dopełniliśmy należytych starań, czy nie dopełniliśmy należytych starań? I to jest zawsze ta sama kwestia. Nie dopełniliśmy, bo nie przeprowadziliśmy audytu. Okazuje się, że tam zostały jakieś kwestie nierozliczone, niezweryfikowane. Są osoby na przykład, które dalej drenują spółkę, bo pozostały na swoich stanowiskach. No i ktoś nam może zarzucić, że nie dopełniliśmy starań, spowodowało to szkodę i nieumyślne spowodowanie szkody jest również karalne poprzez niedopełnienie obowiązku. W związku z powyższym ja każdemu rekomenduję dla własnego spokoju i bezpieczeństwa. Tak? Druga sprawa, do czego się zaczyna? No, zaczyna się przede wszystkim od danych źródłowych, czyli od danych, które są w systemie. Trzeba sobie powiedzieć jasno, że danych nie da się tak łatwo zmanipulować jakby w systemie informatycznym, tak? Bo tam każdy wie, kto się zajmuje audytem, że system księgowy jest tak skonstruowany, że jakby się coś zamotało w jednym miejscu, to się nie zgodzi w innym miejscu, bo jest zasada podwójnego zapisu, tak? W związku z tym wchodzimy i prosimy o dane z systemu informatycznego. I na podstawie tych danych wiemy, w miejscach był wypływ pieniędzy, możemy to ocenić czy określić. I teraz występuje zasada istotności, to znaczy najpierw badamy rzeczy, które są istotne, gdzie są największe wypływy gotówkowe. To jeżeli chodzi o wypływ pieniędzy. Druga sprawa oczywiście jest badanie transakcji istotnych gospodarczo, czyli też takich transakcji, gdzie dokonywana jest sprzedaż w drugą stronę, tak? Bo to nadużycie może być w ten sposób, że dokonujemy niepotrzebnego zakupu lub też przeszacowanego zakupu, lub też z drugiej strony sprzedajemy coś po zaniżonej cenie. Więc mając te dane informatyczne, określamy sobie przede wszystkim zakres badania na zasadzie jakby istotności. To jest pierwszy ruch, tak? Bo to wiadomo, że może być też bardzo wiele transakcji mniejszych, które summa summarum sumują się do dużej kwoty, a pojedynczo nie wpadłyby nam w to sito poziomu istotności. Druga rzecz to jest kwestia wieloletniego doświadczenia, stosowania pewnych algorytmów, stosowania, no czy po prostu wiedzy, gdzie szukać, czyli na przykład wyszukiwanie słupów, tak? Szukanie słupów i weryfikowanie tych spółek, które są słupami. To jest taki jeden z testów. W ogóle analiza dostawców pod kątem ich wiarygodności, pod kątem cen na przykład, tak? Czy jeżeli chodzi o inwestycje, weryfikowanie kosztorysów inwestycyjnych. No, to jest bardzo szeroki zakres, który wymaga ogromnej wiedzy branżowej. Ja tylko powiem jedną rzecz. Jak to jest skomplikowane, jak to jest trudne.
Jednym z takich obszarów, które, bo to są jeszcze kwestie pewnych obszarów, które są obarczone największym ryzykiem niż inne obszary. Na przykład takim obszarem są obarczone dużym ryzykiem jest zakup sprzętu informatycznego i w ogóle jakby software'u w spółkach. I naprawdę w bardzo wielu spółkach, nie chcę procentowo mówić, ale w tych spółkach, w których prowadziliśmy audyty, no na setki audytów, które przeprowadziliśmy, mogę powiedzieć, że w większości tych spółek, nie we wszystkich, ale w większości był jakiś rodzaj nadużyć. A druga rzecz, że rzeczywiście tym obszarem, który bardzo często jest narażony na ryzyko nadużyć, jest IT właśnie. No to nie bez kozery ta infoafera w Polsce jakby wybuchła. I z czego to wynika? To wynika z tego, właśnie z tego, że jest duża łatwość wykonania czy doprowadzenia do transakcji i ukrycia tej transakcji w ten sposób, że badający nie zorientuje się, że doszło do nadużycia. Dlaczego? Bo na IT się bardzo mało ludzi zna. Tak? To IT to są generalnie, zawsze to zostaje w gestii dyrektora IT, tak? I nikt mu nie wchodzi w kompetencje, bo wszyscy mówią, on się na tym zna, my się na tym nie znamy. I on dokonuje zakupu jakiegoś tam serwera i prezes nie wnika w to, tak? Bo się po prostu na tym nie zna. No kto się na tym zna? Nikt się na tym nie zna. Dlatego łatwo jest takiemu człowiekowi, dyrektorowi dokonać po prostu nadużycia. Na przykład, i druga strona jeszcze, czy druga kwestia jest taka, że cały system, też trzeba znać branżę, cała branża działa w taki, i to trzeba powiedzieć, że to są duże firmy, głównie amerykańskie, które stworzyły pewien system sprzedaży, który w pewien sposób ułatwia korupcję. Na czym to polega? To polega na tym, że jeżeli są takie firmy duże, nie będę wskazywał ich nazw, że jeżeli chcemy na przykład kupić serwer, powiedzmy, że mamy serwery tej firmy już u siebie w spółce. Teraz przychodzi dyrektor IT do prezesa i mówi, słuchaj, ja muszę kupić serwer tej firmy. No to prezes mówi, dobra, to zrób postępowanie, tak? Wyślij do iluś tam dystrybutorów tego sprzętu zapytanie ofertowe i wybierz najlepszą ofertę. I ten dyrektor to robi. My przychodzimy jako audyt, mamy 4 oferty, wybrana jest najtańsza, nie ma się czego przyczepić. I można powiedzieć, no to jest dowód na to, że nie było tu żadnego nadużycia. A to nic bardziej mylnego. Dlaczego? Dlatego, że system sprzedaży tych serwerów czy sprzętu IT jest tak często zorganizowany, że ten producent czy sprzedawca ma cenę detaliczną podaną, która jest znacząco zawyżona i teraz osoba, która, dystrybutor, który pierwszy przyjdzie do sprzedawcy tego sprzętu i powie, ja chcę sprzedać tej firmie ten serwer, to on jest już jakby, ta firma jest zabukowana dla tego dystrybutora. Jak przyjdzie kolejny i powie, ja też chcę sprzedać dla tamtej firmy, to ten pierwszy dostaje rabat 40-50%, a ten drugi dostaje już tylko 2%. W ten sposób, w oczywisty sposób wygra zawsze ta jedna firma, która jest jakby już ustawiona, więc dystrybutor, który będzie chodził do jakiejś firmy, będzie urabiał tego dyrektora, bo będzie jego znajomym, dogada się z nim po prostu, to on zawsze wygra, tak? I oni się będą mogli tym dużym rabatem podzielić. Więc to jest tak sprytnie wykonane i będzie to bardzo trudno udowodnić. Więc jakby cały audyt dochodzeniowy, no to jest kwestia wieloletniego doświadczenia, znajomości nie tylko bardzo dobrego rachunkowości, ale sposobu działania branży po prostu, branż, różnych branż, tak, w których ten audyt się wykonuje. Nie da się audytu śledczego robić, tak jak się niektórym wydaje, że no to wystarczy, nie wiem, trochę liznąć, załóżmy, rachunkowości. Nie, bo to są metody analizy ryzyka, to są kwestie informatyczne, bo często przy na przykład kwestiach łapówkowych czy tego typu rzeczy, jedyną metodą jest wyłuskanie danych po prostu z nośnika danych, tak? Czyli z e-maila jakiegoś prywatnego, który został gdzieś tam, powiedzmy, na służbowym dysku. Te sprawy się utrudniają, bo ludzie o tym wiedzą, zaczynają stosować szyfrowanie danych, tak? Już, czy nawet sama kwestia technologii się zmienia i dzisiaj już się używa dysków SSD, a nie dysków talerzowych, co znowu utrudnia odtwarzanie danych z tych dysków, tak? Bo kiedyś były sytuacja taka, że się kasowało dane z dysku talerzowego i można było je otworzyć w bardzo prosty sposób. Dzisiaj już jest to utrudnione z dysku SSD, który działa na całkiem innej zasadzie niż dysk magnetyczny. W związku z tym jakby wiedza, gdzie można coś znaleźć, w jaki sposób znaleźć ten dowód, który nam spowoduje jakby to, że wygramy w tym sądzie, czy ten nasz to zawiadomienie, czy jeżeli chcemy pozew odszkodowanie, że nam to pomoże, że przełożymy to na język procesowy, to jest niezwykle trudna sprawa.
Dlatego większość spraw gospodarczych niestety u nas upada, albo bardzo wiele upada w sądach. No jest po prostu miernie przygotowane, tak? No właśnie, miernie przygotowane. To jeszcze na koniec chciałem poruszyć ostatnią kwestię, która jest dla mnie ideą fix, to znaczy takim jakimś marzeniem, a wiem, że pan ma dużą merytoryczną wiedzę, a nawet na pana stronie, pan prowadzi firmę Fraud Control, znalazłem ofertę dla osób, które, dla przedsiębiorców, które... którzy mogliby chcieć wdrożyć taką procedurę dla sygnalistów. Ona wynika z przepisów dyrektywy, która powinna była wejść już 2 lata temu chyba. Tak. Jakoś nie weszła. O co w ogóle chodzi z tymi sygnalistami? Po co ta dyrektywa powstała i czy ona, jeżeli zostanie wdrożona, szczególnie w spółkach Skarbu Państwa, to czy ona w pana opinii będzie jakąś nadzieją na to, żeby poprzednich zarządów, których trochę było i które były mocno upolitycznione, rzeczy, które nie chcieliby, żeby wyszły, odnaleźć? Czy to może w ogóle pomóc? Tak. No to sygnaliści to jest kwestia, czy osoby, które zgłaszają nieprawidłowość, jest kwestia jakby, bo to już wcześniej w Stanach ten temat i jakby obowiązki stwarzania kanałów bezpiecznych dla sygnalistów były już wcześniej jakby wdrażane w Stanach Zjednoczonych, bo oni zazwyczaj są pierwsi w ogóle w tych kwestiach obrony przed nadużyciami, rozumieją ryzyka związane z tym i jakie to jest duże ryzyko dla obrotu gospodarczego. Zresztą filmy były na ten temat kręcone i tak dalej, i tak dalej. Sygnalista jest o tyle, oczywiście w naszej kręgu kulturowym polskim jest to troszeczkę źle widziane, bo to jest jakby słowo donosiciel. Natomiast sygnalista, tak jak się to rozumie w zachodniojęzycznych krajach, to jest osoba pozytywna, która dokonuje zgłoszenia nieprawidłowości nie z powodów negatywnych, czyli na przykład zawiści, tego, że ktoś więcej zarabia, powiedzmy, i tak dalej, czy chce komuś dopiec, tylko robi to w celu pozytywnym, czyli dla dobra tej jednostki, w której pracuje, tak, czy tej firmy, w której pracuje. I teraz o co chodzi? Chodzi o to, że najwięcej informacji oczywiście mają ludzie na miejscu, bo ci ludzie, którzy tam pracują, mają dostęp do danych, mają dostęp do umów często, no mają tą wiedzę, której nikt inny nie ma. I teraz te osoby rzeczywiście, jeżeli stworzy im się bezpieczne warunki do zgłaszania tego typu nieprawidłowości, no mogą zapobiec wielu niekorzystnym transakcjom albo też spowodować ich wykrycie, no i w przyszłości potem jest to jakby rodzaj prewencji, tak, bo już wiele, wiele osób się będzie bało podejmować tego typu transakcje. Więc to jest skuteczna metoda i ogólnie w tej chwili na świecie przyjęta, wdrażana. No u nas rzeczywiście jakoś ta ustawa się nie może z jakichś tam przyczyn jakoś wykluć, bo pamiętajmy jedną rzecz, to jest takie ryzyko dla każdego zarządu. Na czym to ryzyko polega, to musimy dobrze zrozumieć. Otóż jeżeli byśmy wdrożyli te przepisy, to teraz jest jakaś transakcja, załóżmy, która budzi bardzo poważne wątpliwości. Do tego ma dostęp jakiś sygnalista, który to zgłasza. Najpierw zgodnie z ustawą dokonuje tego zgłoszenia wewnętrznie. Już jest zostawiony ślad, no bo system jest tak, trzeba wdrożyć taki system. My taki system akurat informatyczny mamy u siebie w ofercie, ale to może być każdy inny system, gdzie to zgłoszenie jest dokonywane i tego zgłoszenia, i to zgłoszenie musi być w określonym terminie zweryfikowane pod groźbą jakiejś tam odpowiedzialności. Czyli już mamy zgłoszenie, które zostaje, no gdzieś jest, gdzieś w jakimś systemie, czy pisemnie jest w spółce zarejestrowane, bo ono musi być zarejestrowane, tak? No i teraz już taki to jest ryzyko dla zarządu, no bo już coś jest. Jeżeli my tego nie zweryfikujemy, znaczy zarząd uzna, że to jest ryzykowne dla niego weryfikować to zgłoszenie, to wtedy
tak naprawdę ten zgłaszający będzie mógł pójść dalej, czyli zgłosić to na zewnątrz, aż wreszcie będzie to zgłosić do mediów i nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności. Nie będzie ponosił odpowiedzialności za ujawnienie danych firmy. To jest bardzo duże niebezpieczeństwo dla zarządu, bo jeżeli zarząd nie zweryfikuje tego albo zweryfikuje w sposób nieprawidłowy, to wtedy ten sygnalista pójdzie do mediów, wywali to w mediach, tak? I co się okaże? Okaże się, że zarząd otrzymywał te sygnały i ich nie zweryfikował. No to taka sytuacja wiąże się oczywiście natychmiast z poważną odpowiedzialnością. Panie Wojtku, jakby panu powtórzyć ostatnie pięć zdań, bo coś nam zacinał, a wydaje mi się, że to jest bardzo ważny moment. Tak, ja tylko mówiłem o tym, że zgodnie z tą dyrektywą, jeżeli dokona zgłoszenia sygnalista wewnętrznie, ono nie zostanie wyjaśnione, to będzie mógł pójść na zewnątrz, będzie mógł zgłosić to na zewnątrz, aż wreszcie będzie mógł to zgłosić, pójść do mediów po prostu, wywalić to w mediach i nie będzie ponosił odpowiedzialności, którą normalnie ponosi z tytułu ujawnienia tajemnicy na przykład, tak, związanej z prowadzeniem, czy ze swoim zatrudnieniem, tak, tajemnicy firmy, która dzisiaj jest oczywiście, jest to penalizowane. W związku z tym jest to ogromne ryzyko dla zarządu, tego, który będzie chciał ukrywać te nieprawidłowości, tak, i ich nie wyjaśniać. Ryzykuje to, że ktoś pójdzie do mediów, wyrzuci to w mediach, a dziennikarze, mówiąc ogólnie, czekają tylko na takie rzeczy i taki zarząd wtedy rozjadą po prostu, tak, co się skończy oczywiście no, nieprzyjemnościami różnorakimi dla zarządu, czy może się skończyć. W związku z tym oczywiście, że jest to ogromne ryzyko, duże ryzyko dla nieuczciwych zarządów, po prostu. Bo dla uczciwych to nic nie zmienia, tak, ale dla nieuczciwych, którzy podejmują transakcje niezwiązane tak naprawdę z interesem firmy, no to jest to istotne ryzyko. No. No cóż, panie Wojciechu, mam nadzieję, że nie, właśnie, nie, mam nadzieję chyba, że pan się spionuje. Myśli, że przed wyborami, panie redaktorze, a pan myśli, że te przepisy wejdą przed wyborami, czy nie wejdą? Przypuszczam, że wątpię, jakby powiedział mój ojciec, ale jestem ich gorącym zwolennikiem i na pewno warto jest poświęcić temu dużo więcej czasu. Jeszcze tylko pytanie, a czy jakiekolwiek firmy z pana doświadczenia, jeśli chodzi o rozeznanie rynku, już mimo tego, że prawo jeszcze, dyrektywa nie stała się prawem, zadbały o to, żeby tego typu procedury wprowadzić? Czy to jest jeszcze taka no, jakby ale ekstrawagancja? Ale rzeczywiście, że tak. My, nasz system do oczenia nazywa się system sygnaliści. Nasz system został wdrożony już w bardzo wielu firmach, ale oczywiście w firmach prywatnych. No, w żadnej firmie państwowej na razie systemu nie wdrożyliśmy. Ale to w taki system, to jeżeli wdrażaliście system, to jakie korzyści mają z tego zarządy, że taki system wdrożą, abstrahując od tego, że to jest PR-owo na pewno pozytywne, czy tutaj jest w ogóle jakiekolwiek ryzyko, bo na pewno koszty są, czy jakby pan miał, daję panu szansę, że tutaj się zareklamować, jakby pan miał przekonywać mnie jako szefa zarządu do tego, żebym wdrożył sobie tego typu procedurę, to jakby pan, ja mam świetnie prosperującą firmę, zyski i tak dalej, generalnie nie mam żadnych takich sygnałów alarmowych, że coś się złego z moją firmą dzieje, to jakby pan mnie przekonywał do tego? To jest kwestia, normalnie każda większa firma, no, zatrudniająca co najmniej 50 osób, musi mieć jakiś dział kontroli wewnętrznej. I teraz albo sobie wynajmujemy duży dział kontroli wewnętrznej, płacimy pracownikom, którzy nam sprawdzają i kontrolują działalność naszych pracowników, bo umówmy się, zasada jest jedna, bez kontroli, jeżeli są luki w kontroli, natychmiast pojawiają się ludzie, którzy te luki chcą wykorzystać, bo to jest takie, jeżeli jest luka w kontroli i w systemie kontroli i tą lukę można wykorzystać, czyli dokonać nadużycia z przekonaniem, że nie zostanie się złapanym, to wcześniej czy później
ktoś się złamie, bo to jest takie kuszenie po prostu człowieka. Tak? Luka kusi, aż w końcu łamie człowieka, który znalazł się nagle w jakiejś mniejszej sytuacji finansowej. I teraz drogi mnóstwo ludzi, duże pieniądze, a wdrożyć to stanie, tak? Wdrożyć sobie system zgłoszeniowy, bo to można zrobić na zasadzie jednej opłaty na przykład licencyjnej i wówczas to pracownicy są tak naprawdę tą kontrolą, tak? Bo oni się kontrolują nawzajem. Po prostu. Jeżeli jakiś pracownik widzi, że jakieś nieprawidłowość występuje, to on tą nieprawidłowość zgłasza. I to suma summarum, ten system kontroli jest tańszy niż budowanie jakiegoś rozbudowanego działu kontroli. To jest po prostu prosta kalkulacja. Chcemy mieć lepszą kontrolę nad działalnością pracowników i nie ponosić potencjalnych strat związanych z ich potencjalnymi nadużyciami, no to wdrażamy sobie system zgłoszeniowy, co i tak wyjdzie nam taniej niż budowanie rozbudowanego systemu czy działu kontroli. W moim przekonaniu każda firma, duża firma, każda instytucja państwowa powinna już dawno taki system mieć, bo to jest standard w tej chwili na świecie i rzecz oczywista w Stanach, w innych krajach zachodnich, w miastach takich jak Barcelona, w wielu innych tego typu instytucjach już dawno takie systemy są wdrożone. Więc nie ma się co bać. Ja rozumiem, że wiele ludzi się do dzisiaj boi, tak, że co to będzie, będą zgłaszać, a co oni tam będą zgłaszać i tak dalej, i tak dalej. Ale umówmy się, naprawdę to nie jest tak, że zaraz zaleją nas tysiące zgłoszeń. To tak nie działa. Ludzie zasadniczo, ja wiem, jaka jest psychologia takiego sygnalisty, bo ja miałem mnóstwo doświadczeń z takimi z sygnałami, które były zgłaszane. Później my te sygnały badaliśmy. To nie jest tak, że każdy ma ochotę dokonywać zgłoszenia. To jest wręcz na odwrót. To jest wręcz na odwrót. Człowiek się czai generalnie, tak? Bo nie chce dokonać tego zgłoszenia, bo ktoś go nakryje, bo się później okaże, że prezes się dowie, kto to był, albo nie wiem, ta osoba, która ma na przykład chody u prezesa, potem stracimy pracę, możemy mieć problemy. Więc raczej to jest kwestia zachęcania do tego, a nie tak, że nagle nas zaleją po prostu tysiące zgłoszeń. Bo to tak nie działa. I mogę z własnego doświadczenia powiedzieć, że w iluś tam firmach, gdzie zostały wdrożone te systemy, wcale tych zgłoszeń wcale tak dużo nie ma, tak? Bo to już naprawdę człowiek musi być zmotywowany, widzieć, że to jest jakaś poważna nieprawidłowość, że firma traci, przełamać swój wewnętrzny strach, bo się każdy boi po prostu i dokonać tego zgłoszenia. Wie pan co, jeszcze tylko, kiedy pan mówił o tych lukach, to jeszcze ostatnia rzecz, którą chciałbym, żeby pan powiedział, bo pan często się powołuje na takie badania jednego z socjologów, który analizował, w jakich sytuacjach szczególnie pokusa, którą każdy z nas przecież odczuwa, zamienia się w te czynności, które później mogą mieć charakter kryminalny. Gdyby pan mógł to nam przybliżyć. Znaczy, tak jak powiedziałem wcześniej, Ameryka przoduje w ogóle w rozwiązaniach antykorupcyjnych i w takich rozwiązaniach, które zwalczają nadużycia gospodarcze. Oni mają największą świadomość zła, które tego typu działania powodują w obrocie gospodarczym. W związku z tym już w latach 40., gdzie dochodziło tam do bardzo poważnych nadużyć na giełdzie amerykańskiej, oni jakby rozumieli, że te nadużycia powodują odpływ, po prostu odpływ inwestorów z giełdy, a giełda, jak wiadomo, jest krwioobiegiem gospodarki, więc zabrali się za te nadużycia na poważnie. Zaczęto wsadzać tych maklerów nieuczciwych i tak dalej. No i nagle jakby społeczeństwo przeżyło swego rodzaju szok, bo się okazało, że całe setki bardzo dobrze jakby uposażonych, stojących wysoko na drabinie społecznej ludzi, o których by nikt nie pomyślał nawet, zostały nagle przestępcami, bo zostali skazani, trafili do więzienia. I bo jakby przez bardzo długi okres wcześniej panowało takie przekonanie, że przestępcą to może być człowiek, no jakiś z marginesu, tak? Nawet wręcz, który posiada pewne cechy fizyczne. Była taka w ogóle teoria kiedyś, że przestępca to przestępczość to się bierze z jakichś cech wrodzonych, tak? Czy człowiek, który bardziej fizycznie wygląda jak powiedzmy małpa, no to znaczy, że ona jest bardziej, to jest człowiek prymitywny i on się będzie dopuszczał nadużyć. I okazało się, że nie jest tak, tak? No i teraz pojawił się człowiek, socjolog, który postanowił zbadać ten temat. Dlaczego ludzie, którzy i tak dużo zarabiają, którzy są wykształceni, mieli dobre rodziny, dlaczego oni zeszli na drogę przestępstwa?
No i przebadał tam ileś tysięcy tych ludzi skazanych, białych kołnierzyków, zresztą on ukuł to określenie. I okazało się po jego wielu, że tak powiem, badaniach, stworzył taką teorię, która jest no, taką teorią, by powiedział, dosyć wydaje się oczywistą, no ale on jakby to zweryfikował na twardych danych, że muszą wystąpić trzy przesłanki, żeby ta osoba zeszła, ten biały kołnierzyk właśnie, zszedł na drogę przestępstwa. I pierwszy to jest taki, to jest przesłanka jakby presji finansowej, która jest rozumiana bardzo szeroko, to znaczy nie tylko, że ktoś przegrał pieniądze i boi się przyjść do domu i powiedzieć żonie, że prawda, grałem na automatach, nie mam pieniędzy nagle. Tylko, że na przykład żona ciosa kołki na głowie mężowi i mówi, no zobacz, tutaj sąsiad ma lepszy samochód niż ty pierdoło, prawda, i do niczego się nie nadajesz. Więc w dzisiejszych czasach oczywiście ta presja finansowa jest rzeczą powszechną, no bo bombardowani jesteśmy na okrągło reklamami, gdzie nam się wmawia, że jak nie mamy tego czy owego, to jesteśmy do niczego. Więc ta presja już jakby jest immanentnym elementem naszego życia dzisiaj. Więc to się musimy zgodzić. Mamy presję, na co chodzi, presję finansową. Teraz druga rzecz to jest luka właśnie, czyli jest gdzieś luka w systemie kontroli, która powoduje, że człowiek w jego własnym mniemaniu, w jego własnym przekonaniu może dokonać bezkarnie nadużycia. To znaczy nikt nie robi jakby przestępstwa nadużycia z góry, wiedząc, że za chwilę zostanie złapany, bo byłby głupi, tak? Więc nagle się okazuje, że jest luka, że ktoś czegoś nie sprawdza. Akurat w tym miejscu system nie działa, nie ma kontroli. I ten człowiek chodzi, patrzy, to często jakby z doświadczenia wiem, to trwa rok, zrobi jakąś transakcję, często wycofa te pieniądze z powrotem, bo się czai po prostu, no i patrzy, czy ktoś coś sprawi, czy nie. Mieliśmy taką sprawę. Człowiek tam wyprowadził kasę, potem ją pod jakimś tam pozorem zwrócił do firmy, tak, i patrzy, co się stanie. No i się okazało, że nikt nie zareagował w ogóle, nie było żadnej reakcji. No to następnym razem bierze jakąś tam kwotę, potem bierze jeszcze większą kwotę, potem bierze jeszcze większą kwotę. W końcu wpada, ale czasami wpada, jak strata dla firmy jest rzędu już wielu milionów. I trzecia rzecz to jest racjonalizacja. To też jest proces myślowy, który jest u każdego człowieka występuje. To znaczy zracjonalizowanie sobie tej sytuacji, bo człowiek, który został wychowany przez rodzinę, chodził załóżmy do kościoła, no nie chce się przyznać sam przed sobą, że jest złodziejem. Więc on mówi sobie, nie, ja nie jestem złodziejem, ja po prostu na przykład odbieram co moje, to znaczy ja ciężko pracuję, wykorzystuje mnie pracodawca, no to ja nie kradnę, ja tylko odbieram swoje, tak? Albo wszyscy kradną, no to ja też sobie odbiorę, bo dlaczego ma być gorszy, tak? Jakiś rodzaj racjonalizacji, który powoduje, że człowiek się sam przed sobą uznaje nie za złą osobę. Te trzy elementy i teraz zastanowiłbym się nad jedną rzeczą. To oczywiście też sprawdza się w makroskali, nie tylko w mikro, w sensie w firmie, ale w ogóle w państwie. Bo jeżeli mamy rząd, na przykład, ja nie mówię teraz o sytuacji tak, dzisiejszej, tylko... Tak, ja wiem, a polityczny audytor, tak. Wszyscy wiemy. Nie ubierzemy pana w buty polityczne. Tak, jeżeli mamy taką sytuację, że a, załóżmy rząd, czy zarząd w firmie postępuje nieuczciwie, to jest takie powiedzenie, ryba psuje się od głowy, to daje natychmiast asumpt do racjonalizacji, tak? Bo skoro zarząd kradnie, to ja zwykły pracownik, to jak oni tak robią, to ja też tak będę robił, tak? Więc już jest ułatwienie racjonalizacji. Dwa, jeżeli jest luka w kontroli, czyli nagle się okazuje, że z jakiegoś powodu pewnych transakcji się nie kontroluje albo pewnych ludzi się nie kontroluje, bo to są na przykład nasi ludzie, to jest bardzo złe podejście. Nie ma człowieka, nie ma czegoś takiego, że jedni ludzie są z jednej opcji czy z jednej grupy są lepsi od innych. Każdy podlega tym samym pokusom, każdy. Czy to jest człowiek wierzący, czy to jest ksiądz, czy to jest, nie wiem, ktokolwiek, to nie chroni człowieka przed pokusami. Naprawdę, nie ma czegoś takiego. To jest tylko kwestia momentu, luki, która się pojawia, tego, że człowiek tą lukę widzi, i jakiejś presji, która na niego jest wywierana. Wcześniej czy później taki człowiek, bardzo jest duże ryzyko, że się złamie. Więc nie ma to znaczenia, czy on jest nasz, czy on jest nie nasz, czy mu ufamy, czy on jest z jakiejś grupy takiej, czy z kościoła, czy nie z kościoła. Musi być po prostu system kontroli, który jest szczelnym systemem. Jeżeli się ten system rozszczelnia, to niestety z dużym prawdopodobieństwem skończy się to po prostu ciężkimi nadużyciami, czy poważnymi nadużyciami.
Więc jeżeli się spotkają te dwa elementy, czyli rozszczelnianie systemu kontroli, ułatwianie racjonalizacji, no to tak jak sobie wcześniej powiedzieliśmy, presja jest elementem już jakby oczywistym, który po prostu występuje chętnie i tyle, i koniec, tak? Więc spotykają się nam te trzy elementy i dochodzi do nadużyć. Więc polityka antykorupcyjna, polityka, mówiąc bardzo ogólnie, powinna być skoncentrowana na tych dwóch elementach. Presji i tak nie zmniejszymy, no bo nie da się zmniejszyć presji, bo to jest indywidualna sprawa każdego człowieka. Musimy zapewnić szczelny system kontroli. Między innymi sygnaliści byłby tym elementem doszczelniającym na przykład, no ale oczywiście jest wiele innych elementów, audyty ryzyka nadużyć na przykład, które są standardem w amerykańskich instytucjach. Przecież amerykański MON co roku przechodzi analizę ryzyka nadużyć, gdzie wchodzi znana duża firma konsultingowa i co roku dokonuje takiej analizy. Wyszukuje te ryzykowne obszary, dokonuje analizy, weryfikuje to i to się odbywa co roku. Przecież Ministerstwo Amerykańskiej Obrony Narodowej dokonuje olbrzymich zakupów, tam są ogromne ryzyka nadużyć. Przecież to są sprzęty, które właśnie łatwo jest tam zalegalizować tego typu nadużycia. No, czekam, czy może kiedyś i nasze Ministerstwo Obrony taki audyt sobie zamówi. No pewnie trudno stwierdzić. No może i u nas się uda przeszczepić tego typu praktyki. W związku z tym... Mam nadzieję. Jeszcze jakaś puenta, bo chciałem powiedzieć, że jak wygram w Totka, to u pana zamawiam taki program antykorupcyjny dla Polski, panie Wojciechu. Także to. I zresztą mam nadzieję, że będziemy mieli jeszcze okazję rozmawiać na ten temat. Jeszcze coś na koniec. Muszę panie redaktorze powiedzieć, że jest pan człowiekiem jednak dużej wiary. Staram się, panie Wojciechu, ale nie chciałbym mieć pana doświadczeń, bo chyba bym wtedy nie miał wiary absolutnie żadnej. Moim gościem i państwa gościem Wojciech Dudziński, audytor śledczy z firmy Fraud Control. Dziękuję bardzo za wizytę i mam nadzieję, że jeszcze w kilku szczegółowych historiach będziemy mieli okazję się usłyszeć. Dziękuję. Dobranoc, dziękuję. Drodzy państwo, cóż mogę powiedzieć? To była próbka, która powinna nam uświadomić, jak wiele pracy może być przy zmianie ekipy rządzącej. Ja sam osobiście znam kilku dziennikarzy, którzy marzą o tym, żeby dorwać się do rozmaitych dokumentów Orlenu i przeanalizować, czy tam wszystko było w porządku. Ja osobiście zostawiam to Mariuszowi Gierszewskiemu na przykład, jakby się chciał tym zająć, mojemu koledze z Radia Z, ale temat jest poważny i powinniśmy szczególnie monitorować teraz rozmaite przepisy prawa, ponieważ jestem przekonany, że pomysły na rozmaite leksy bezkarnościowe będą wracać. Mija już czas naszego programu. Ta rozmowa była nagrywana nieco wcześniej ze względu na moje obowiązki służbowe, które już niedługo spowodują, że będziemy mieli kolejne mocne, mafijne historie. A teraz ja już się z państwem żegnam i zapraszam na kolejne programy z cyklu Polityczna Mafia w środę od godziny 19 do godziny 21 na kanale Reset Obywatelski, a już w czwartek Marcin Celiński i Radosław Gruca, czyli ja, zapraszają na kolejne Bez Wyjścia. Do zobaczenia. Dziękuję państwu bardzo. Reset Obywatelski.